One small Sith will rule the galaxy, and we shall have peace. Dobra, bez zbędnych seregieli z tej strony Kamil 446 oczywiście, a tutaj taki cytat Imperatora sobie zarymowałem, że tak powiem. No i w tej chwili jesteśmy przy... no przy tej Federacji Handlowej. Oczywiście jesteśmy znowu tutaj właśnie w Zagrajmy w Mountain Racers Conquest. No i dzisiaj postaram się raz na zawsze złowić tych rebeliantów całych. W ostatnim odcinku zabraliśmy im ostatni Dantooine, tą stację, bo... Nie, przepraszam, chyba placówkę im zabraliśmy. Dokładnie nie pamiętam, bo troszeczkę minęło czasu, ponieważ byłem na wakacjach, a poza tym miałem też znowu problemy z Audacity, przez co byłem zmuszony do przerwania nagrywania. Stąd dlatego odcinków nie było. Ale teraz już jestem, więc postaram się teraz, nagrać może taki długi odcinek i później go podzielę może na kilka części. Chociaż już jest to co prawda trochę późno, a ja jestem zmęczony, bo w końcu wczoraj był ten w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, czyli 15 sierpień. Więc dobra, tutaj się natknąłem właśnie na grupkę rebeliantów, obrabowują, czy raczej rabują tą planetę, tą Tolanintin. Nie znam tej planety, nie wiem, po prostu dostałem informację, że oni tutaj są, oj, właśnie mi uciekają, zapewne mi i tak uciekną. Chyba, że się uda mi ich jakoś dorwać. Nie uda mi się, musiałbym mieć jakąś grupę. O, jest tutaj kolejny, o, mamy modmotmę, fajnie. Przed ptarkinem uzwiewa, fajnie. Kurka wodna. A może, nie, jawy nie zaatakują, kurczę. O, wiem, niech zaatakują, albo dobra, ja modmotmę. Ach, było blisko. No dobra. W kotka i myszkę, tak? Dobra. Saki? Gdzie jest Saki? Batui. Aha, a to jest ta cała. Chyba. Nie, to nie ma notma. Moment. Saki. No do Batui należy. Ale gdzie ta planeta jest? No jest Batui. Aha, tutaj. A no to Mon Mothma, tak. Kurczę, zwiewa. Dobra, niech się przybliży. O, niech zaatakuje. O, dziękuję bardzo. Kurczę, pieczone. No dalej, Mon Mothmo. Ech. Ej, gdzie jest? Oj! Było blisko. Kurczę, pieczone. Co wy się tak na tą ziemię upadliście? Chyba dlatego, bo nie macie tych kredytów. By wyjaśniało. Oj! No! Dlaczego? No, ej! No przecież w niego prosto leciałem. Bez skojarzeń. O! Jest! Aha, widzę, że się nigdy nie spotkaliśmy. Oczywiście nazywam się oficer Camilos, proszę pana. Co? Powiem to tylko raz, komandorze Consati Bells. I tak w ogóle ciebie też nie kojarzę. Poddaj się lub gins, będzie tak. Broń się. Oczywiście my się bronimy. Moment, jaki to był przycisk? Tak, to był ten przycisk. Dobra. Atakujcie od razu, bo nie ma po co nawet stać niezwłocznie. Nie stać niezwłocznie. Dziwnie to na ogonie. Albo nie, wyłączę to. Ej, dlaczego mam wyłączone? Aha, mam wszystko powyłączone. Powyłączane, dobra. A to chyba dlatego, kiedy dobiłem miniaturkę do ostatniego odcinka, to prawdopodobnie dlatego i zapomniałem włączyć. No tak. Kamilas nie myśli po prostu wakacje. No nie myśli. Niech żyje Imperium! O tak, za Imperatora. Brawo. Kontynuujemy. A ja ich i tak będę wypuszczał, ponieważ przez to, że oni nie mają żadnych ziem, to będziemy musieli ich wypuszczać, żeby po prostu rebelia ogłosiła upadek.
Jest, mamy mod notmę. Spotykamy się po raz ponownie. Oczywiście walczymy raz jeszcze. A walczmy tym razem na Batui. Tym razem na Batui sobie powalczmy. Oj. No dobra. Rozproszyć się. O, co to tutaj za jakieś dymy? To chyba ma symbolizować mgła. No muszę wam powiedzieć, że jak już raz grałem, to nie wiem, znaczy w ogóle. Grałem już w tą modyfikację wiele razy, nie sposób zliczyć. To jeszcze nigdy nie miałem takich dymów, to musi być chyba mgła. Dobra. No dalej, będzie koniec rebelii, tylko później pewnie Kartel Hatów nam wypowie wojnę, no, albo to Imperator już wypowie. Ogółem dojdzie do wojny. Dobra. No i się powiodło nam. Doskonale. Oczywiście wypuszczam panią. I tak się więcej nie spotkamy, no chyba, że dojdzie do takiego błędu, że nagle się pojawi na mapie nie wiadomo skąd i przejmie coś. Powrót. Dobra. O, tu jest jeszcze... Aha, tutaj mamy jeszcze jakiś statek, ale pewnie mi się nie uda go zaatakować. Nie uda mi się. Aj, a może? Nie uda mi się. Chyba, że zaraz zawróci. Zawróci? Nie. Ale... Może ten oficer, co go tam zaczął gonić, to go dogoni. Mamy Lando Calrissiana, czyli... Tego nie... Tego, co właśnie... Tego niehonorowego. Chodź. Nie. W takim razie wracamy. Wracamy. Będę lepiej tutaj, od razu przy nich. Żeby... Jak pokonają te jawy, ale też bym od razu przystąpił do ataku. 8. Aha, zwiał już jeden. Dobra, to niech tam zwiewa. Joda! A, niech dołączają. Co? Z pierwszy raz z Jodą będę walczył? A myślałem, że wcześniej już walczyłem. A jednak nie. Dobra, powiem to tylko raz. Joda! Broń się, lub gin. Oczywiście walczymy, oczywiście. Oj. No dobra, idziemy na całość. Nie chcę mi się odstać. A chciałbym w końcu zaraz nie zawsze się ich wszystkich pozbyć. Gdzie jest Yoda? Jest Yoda! Wow! Zostałem od Yody. Jeden z nich już ogłosił. Na tym całym tym... Ej, dlaczego ja mam tak mało życia? Dlaczego ja mam tak mało życia? To jest niemożliwe. Ej, znowu błędy. Jak ja ich nie lubię? A zresztą kto jest błędy? No chyba, że wykorzystuję specjalnie błędy, żeby oszukiwać na to wtedy. Załóżmy, że wtedy taka osoba jedna. Oj. No. Chodź tutaj. Dobrze. Gdzie jest drugi? Aha, pewnie w ścianie jest i oni... A nie, udało się. Za Imperium! No ja zwiał. A, nawet dobrze, że zwiał. Liczenie Antilasa też wypuszczam. A po co go trzymać? Zresztą i oni tak pewnie do Imperium podochodzą albo do Kartelu Hatów, bo to nigdy nie jest tak, że jakiś wasal będzie, że tak powiem, niezrzeszony, czyli że będzie cały czas neutralny i do nikogo nie dojdzie. Po prostu na to potrzeba czasu. Ten oficer nie jest szybszy. O! Kurczę. Co wy wszyscy na tą małą planetę biedną się uwzięliście? Chyba, że to do kogoś należy bardzo ważnego, no to... Aj! No to wtedy możliwe. Aha, jakiegoś wielkiego generała należy.
Cicho, Lipka, nie chcecie mnie atakować. Ej! Kurczę, nie wtrafiam w nich, nie wtrafiam. Move here. Niech ten oficer mi lepiej pomoże. No nie, nie! Ten Lando cały czas mi zwiewa, nie! Jest! O, tamten nie chce mu pomóc. Ale duży, ale dużo mam z nim relacji. To przez to pewnie, że ma... To pewnie przez to, że ten Honor tak dobrze zadziałał. Nie no, dobra, tutaj będziemy musieli oczywiście stać, bo ja nie zamierzam ryzykować życia swoich ludzi, ale straszliwie klatki spadły. Oczywiście pewnie ktoś tam poleciał, no tak, już czwórka tutaj jakaś poleciała. No nie atakować. Szuj. Trochę słabo mogę strzelać, ale no, z ostatniego odcinka nic nie grałem. Ej, z pierwszej chcę, nie chcę z trzeciej. Jakby nie mówić, Imperium ma najlepszych żołnierzy. Szturmowców oczywiście. Ale nie, to Klechatów też ma bardzo dobrych. Strzelcy powiedzmy. Dobra, tutaj nam spadł. Oczywiście Kamilos musi iść na pełen front. Pełny front. Tu jest ten cały honorowy. No, świetnie, jak ja mam go pokonać, jak on... Ej! Zjebać! Świetnie, jak ja mam go pokonać, jak błędy mi na to nie pozwalają, a on mnie atakuje w dziwny sposób. Jest! Chodź tutaj. No, to jest jakiś... To jest jakiś dziwny atak tarczą. O, okej. Ale mało mam życia, więc lepiej się wycofam. Moi żołnierze mogą chyba atakować. Dobra, niech sitowie atakują. Nie, bo jeszcze ten... Uj! Nie, ja się nie pozwolę. Ja się nie dam. Ja wam pokażę, ja się nie dam. Tarcza. Tarcza... No, to raczej nie jest tarcza, to jest tylko ten... Szpon jakby tych... wojowników łukich. Znaczy tych łukich wojowników. Nie mam pojęcia, ile ja zużyłem tych... tych strzykawek z baktą. A nie mogę ich zbytnio też właśnie... Ciągle zużywać, bo one są mi potrzebne. Botan. A widzisz, byłem lepszy. Szybszy. Dobra. A i nie popatrzyłem właśnie. No oczywiście. Podajesz gratuluję twojej wygranej, panie. Jesteś dzielnie walczyłeś, możesz odejść. Rzeczy samej, oczywiście. Fajnie, dwóch rycerzy... Sithów mamy, że tak powiem. Okej, ile ja właśnie zużyłem? Ile ja zużyłem? Podnosi... Aha. Czyli trzy mi jeszcze pozostały, dobra. Jeszcze na chwileczkę na statek. 14 minut jest i 24 sekundy, jak... Mój stoper podaje. Teraz ja chciałem... Aha, skrzydło medyczne. Tak, skrzydło medyczne. No, co jest? Wiesz. A tutaj mamy właśnie nawet te to nie, to akurat nie są strzykawki, to są... No takie... A la kapsuły, że tak powiem. Tu mamy strzykawkę tą całą. Leczymy się. O, tu jest ta cała stacja z baktą. Ogółem...
Jeśli tak bardziej się zastanowi, raczej nie zastanowi, tylko wczyta w historię właśnie, jeśli chodzi o Baktę czy o Kolto, bo Kolto było chyba lepsze, chodzi mi tutaj o ten cały zbiornik taki leczniczy, który był wykorzystywany między innymi w trakcie wojny domowej Jedi do leczenia żołnierzy, zarówno przez Republikę, jak i Sithów. Bo jakby nie mówić wcześniej jeszcze dawno, zanim ten Darth Bane wprowadził tą zasadę Sithów, to Sithowie wówczas nie przestrzegali tej zasady dwóch, ponieważ jej nie było. Sithów mogło być w nieskończenie wiele, ale chyba tylko dwóch mogło mieć tytuł Darth, tak mi się przynajmniej wydaje. A, udało się Lando chyba złapać, tak? To jest Lando, tak. Minus 33. Oczywiście zaatakujemy, ale właśnie tu jest chyba na plusie z tymi niehonorowymi, że jak będziemy ich atakować, to tylko relacje z frakcją będą mniejsze, a z nim to nie. Tylko niestety to będzie najgorsze, że nawet jak go wypuszczę, a on na przykład dojdzie do nas, znaczy do Imperium, bądź nawet do tego całego kartelu chatów, to wówczas ja i tak stracę. Ej! Kurczę pieczona, no ja go zaraz stracę. Ja go mówię, ja tego Sitha zaraz stracę, chyba że się szybko cofnie, no ile ja go nie zastrzelę. Bo ja mówię, zostać, a nie ten. Świetnie. Idziemy, tak? Świetnie, ja idę na front, a oni zostają, no. Ale przynajmniej mam pewne, że to nie mówię. Przynajmniej. Tych właśnie bodyguardów, których trzeba się pozbyć najszybciej. To jest odpowiednik strażnika karawany z Warbanda. Kiedyś też zamierzam właśnie nagrać. Tylko właśnie Warband należy do takich gier, tak samo jak w ogóle, jak cały Mountain Blade. No może oprócz dzikich pól, gdzie tam rzeczywiście gra cała gra została stworzona na głównie dla fabuły, ale możemy też tą fabułę pominąć. Gdzie mamy właśnie... gdzie po prostu gra się nigdy nie kończy. Tylko dlatego. Właśnie czekam na tą drugą część. Mountain Blade'a. Bannerwood chyba się nazywa. Na silniku Warbanda będzie, ale... jak widziałem, to chyba to najlepsze, że z tym nie znaczy się, bo ponoć jakieś bitwy w Warbanda będą, ale podobno będzie to jakaś strategia. Mountain Blade'a to już nie będzie. Nie no, zaraz spadnę. Nie, wszyscy do ataku, bo ja tutaj zaraz sam padnę. Głównie to ja wciągnę wszystko odwalam. Jakby nie wiem. Wydaje mi się, że zbroje mandaloriańskie, czyli właśnie to w takiej, jakiej chodzi Jango Fett, czy jego ojciec Boba co ja gadam, Jango Fett, albo jego syn Boba Fett. Chociaż w rzeczywistości Boba to był klon Jango Fetta, tylko Jango go traktował jak syna. Tak naprawdę. I wydaje mi się właśnie, że te zbroje całe mandaloriańskie, oczywiście ciebie puszczam. I relacje zaraz naprawdę pójdą w dół. To ta zbroja właśnie mandaloriańska, mi się wydaje, że ona potrafiła odbić właśnie to uderzenie od miecza świetlnego, czyli po prostu dawało to ochronę przed mieczem świetlnym. Ale chyba tylko raz. Nie pamiętam, to chyba się wczytywałem właśnie na tej stronie tej Osus. A mogłem też nawet pomyśleć, może nie o tą zbroję chodziło. No, zapomniałem. Nie pamiętam nawet. Dobra. Jeszcze ktoś został? Bo tam jeden z rebeliantów tam gdzieś na północ poleciał chyba. Bo ja tutaj dokładnie nie wiem, jak tutaj jest galaktyka porozmieszczana. Bo to chyba tak powinno być. Albo tak? Nie wiem. Bo od początku gry jest tak i... w takim położeniu ona jest tutaj ukształtowana, ależ ty szybko zasuwasz. O, jakaś chyba będzie kampania. Cała wojenna. A, oni nie mają w admi nawet. No to zaraz oni powinni ogłosić upadek.
Imperator będzie przynajmniej zadowolony, a my będziemy mieli zaraz na karku tych chatów. Tak, chatów. To raczej nie będzie dla mnie to fajne, ponieważ oni też posiadają bardzo dobrych żołnierzy, szczególnie rankorów. No, rankory są też straszliwie silne. Ale to są takie dzieci rankorów, takie mniejsze, one są nie, na szczęście nie takie duże. Talis... Kuat... Nie mam pojęcia nawet, gdzie mam lecieć. Moment... Hezbin Bis... Co, jest pod oblężeniem? Jest? Nie. To moment. Aha, widzę, że ten, świątynia dla tych, dla wojowników wrażliwych na moc jest, została ukończona. To dobra wiadomość. Saki została... Nie, nie piszę. Nie piszę. No to będzie trzeba po prostu czekać. No to co, chyba lecimy na stację bojową na Jawinie. Tam sobie może trochę wyczekamy. A przy okazji może wymienię żołnierzy. Niektórych z najlepszych zostawię tam, a wezmę tych słabszych. Płacimy wszystko. W ogóle 4000. Już straszliwie dużo płacę, ale... Kasy mamy, co nie miara. O, tutaj jakaś bitwa? Czy nie? Tutaj dezerterzy latają sobie. Aha, Tatkin trzyma Dodona i jakiegoś kolana Horna. No to dopóki oni nie zwieją, to ni ci z tego, że rebelia ogłosi upadek. To straszliwe zła wiadomość. A ja im w żaden sposób nie mogę pomóc. Ale trudno. Dezerterzy, chatowie. Kogo by sobie tutaj zostawić? No jak sami widzicie, ja mam tutaj tych... takie słabsze takie te jednostki. Nawet tutaj jakiś żołnierzy Czarnego Słońca mam. Mogę wziąć, prawda, kilkoro. Czy nie? Ale nie, dobra, nic, dobra, nikogo nie biorą. Chociaż tych pilotów, dobra, tych pilotów tylko zostawią. Piloci. Aha, jednego pilota zostawiłem, dobra. Ja wiem, 4. Macie? Macie kapsułę z... kapsułę? No, powiedzmy. Z bakną. Okej. Wow, 500 kredytów zapłaciłem. No, za oglądanie 600. Dobra, zadokujmy i czekajmy. Chyba za 3 czy 4 minuty tak właśnie odlecimy, ale chodzi mi tutaj naprawdę wcześniej. O prawdziwe 4 minuty. O, jest! Nawet nie musiałem 4 minut czekać. Jak sami widzicie, jeżeli jest taki właśnie okno, znaczy, że rebelia ogłosiła upadek. Frakcja wyeliminowana. Sojuszu rebeliantów już nie ma. W polskim tłumaczeniu by było po prostu, że Sojusz rebeliantów ogłasza upadek. I nie ma rebeliantów. Czyli jakby to imperator powiedział... jak on to mówił? Moment. Zaraz, jak to było w Star Wars Empire at War? Ta ostatnia scena? Kiedy się grało po stronie Imperium? Momencik, muszę sobie to przypomnieć. Zaraz. Nic nas więcej już nie powstrzyma, panie. It was I have foreseen this? Jakoś tak to po angielsku było. Bo w polskim tłumaczeniu to było, że
Zaraz, jak to było? Nie no, muszę sobie przypomnieć. Na razie skupmy się na zagadce. Nie wiem do końca, co mam robić. Co najwyżej chyba tylko zbierać ludzi albo wypełniać zadanie. Właśnie, zapomniałem, przecież ja wziąłem to zadanie całe. To polecimy na ten księżyc Mustafarze. Wszystko poszło tak, jak się spodziewałem. Tak, o właśnie, to jest to polskie tłumaczenie. Ale właśnie nie pamiętam, jak było po angielsku. It's I have foreseen? Jakoś tak. Ale naprawdę też zalecam właśnie zagrać sobie w Star Empire. Tu to jest strategiczna też gra. Co prawda nie jest oparta na Mountain Blade, tylko się to dzieje właśnie w czasach czwartej części Gwiezdnych Wojen. A grając w kampanię, będąc z Imperium bądź Rebeliantami, to gramy jeszcze przed czwartą częścią, a kończymy właśnie tą czwartą część zniszczeniem Gwiazdy Śmierci, bądź... No, dzięki Gwiazdy Śmierci eliminujemy właśnie naszych rebeliantów. Awans. Przeciętne, oj! Będzie trzeba kupić beczki z tym, z olejem. Nie z olejem, znaczy się z miodem. Żeby morale nam podskoczyły w górę. Bo bo żołnierze nie walczą, a przez to, że mam zbyt duży oddział, no to morale straszliwie spadają. Trzeba iść do kantyny. O tak, kantyna. Nie mam dla ciebie pośredników okupów żadnych. Żadnych okupów, no więźniów. Łuki. Tak, chcę kupić dla siebie oraz dla swoich ludzi beczkę najlepszego oleju, jakby. Miodu, znaczy się. Wydaje mi się, że wcześniej było taniej. Ale to może też wychodzi z tego, jakie są relacje. Nie wiem. Nie wiem, do końca nie zwracałem nigdy na to uwagi. Aha, no tak, właśnie, zawsze musimy trochę odczekać. Nasi żołnierze muszą się napić. I my sami też. Ale przynajmniej mamy teraz wysokie morale. Tylko zbytnio nie lubię tych pieniędzy wydawać. Nie będziemy nic pomagać, jesteśmy aroganccy. Jawy. O, ten Faujun czy Faujun, nie wiem. O, Naxal, czy ten... Fabryka droidów została zbudowana. O, to jest dobra wiadomość. Pokażę wam przy okazji, jakie droidy możemy mieć. Bo to są głównie droidy właśnie tej federacji handlowej. A raczej nie tylko federacji, nawet tej Unii Technokratycznej, czyli dokładniej... No, ogółem tej Konfederacji Niezależnych Systemów. A późne popołudnie, no to będzie. Dobra, wylądujmy na planetę... Na planecie... Oczywiście nasz tutaj ten cały to... Tam siedzi ten morderca. Nerwowy człowiek. Jak go zwykli nazwać? On chyba oka nie ma. Mi się tak wydaje. No, do diabła z tobą właśnie, do diabła. To on chyba... Właśnie, nie ma prawego oka! Aż ty w życiu. Jest! Udało się. Dobra. Macie? Nie macie. Wy prawie nigdy nie macie tego właśnie. Szkoda. Chyba czas zagrać sobie właśnie w pazaka z kimś. Żeby trochę tych pieniędzy odzyskać. No dobra, chyba zaraz będziemy kończyć. Tylko ja trochę sobie tutaj pozbieram właśnie te bakty całe. Znaczy raczej te... kapsuły, powiedzmy. Travel. O, tutaj mam kolejną kapsułę. One kurczę, spieczone coś są drogie. Powinienem też trochę relacji wbijać z niektórymi... tutaj planetami. Zaraz będzie 39...
O, dobre wieści. Jakiś komandor Shin Light Rus opuścił sojusz rebeliantów i dołączył do Imperium Galaktycznego. Bardzo dobrze. No, ktoś tam chyba... O, Han Solo poszedł do Katoruchatu. Właśnie, właśnie, to zawsze tak jest. To chyba zawsze tak jest. Jak wcześniej przechodziłem... Ale to już samotnie, sam podbijałem właśnie tą całą galaktykę. To Han Solo też rzeczywiście poszedł do Katoruchatu. Chewbacca chyba też. Luke Skywalker tylko nie poszedł do kartelu, a wszyscy Jedi poszli właśnie do tego kartelu. Pamiętam, jak ja przychodziłem, ale to oczywiście pewnie wszystko losowo się dzieje. No chyba, że to specjalnie tak gra wszystko ustala. Znaczy w grze już to wszystko jest jak ma być. Dobra, ja tych ja sobie te droidy tutaj jeszcze zwerbuję, że tak powiem. I chyba zakończymy już ten odcinek. A przy okazji właśnie macie może... Moment... Baj. Nie, nie mają. Ale jedzenie jest potrzebne. Właśnie, co by tutaj sobie zbudować? Rancory? No dobra, rancory niech będzie. Rancor Pit. Nie wiem, co znaczy Pit. Pit to raczej nie znaczy Pit taki do wypełniania, tylko raczej coś w rodzaju może jaskini. Nie mam pojęcia. Zaraz, co ja chciałem? Aha, właśnie. Buduj droidy bojowe. Jakie my chcemy? Te B2 to były właśnie te super droidy budowę bojowe. Bejlen to były chyba... Moment, Bejlen chyba też to były właśnie. Te całe. Te to na pewno są właśnie te całe droidy. Te takie pojedyncze właśnie, te głupie. Dobra, zobaczmy jeszcze te zobaczmy te B1. To są te całe? A nie, to są inne. Aha, no dobra, pomyliłem się. To te B2 to są właśnie te całe. Te droidy, które były używane przez Unię Technokratyczną. Dobra, to byłoby tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia z następnego odcinka. Jak sobie widzicie, rebeli już nie ma teraz, tylko Kartelhatów nam został. Ale czy dojdzie do wojny? Zobaczymy. Więc trzymajcie się. Na razie. Soon the end of the last Jedi Knight and the Rebellion. There is nothing to stop us now, my master. It is all as I have foreseen.